Drakon 9. A dobra, to zaraz, bo najpierw Saruman. I teraz mam taki dylemacik w sumie, ale to za chwileczkę. The lands of all men will fall. A, to się szybko pośpieszył. Drakon 94, witam w kolejnym odcinku, w kolejnej sesji z serii Zagramy w Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie. W tydzień temu mówiłem, że zajmę się w tej sesji Isengardem zapewne. Mówię sesji, bo. No dobra, że w tym odcinku, w tej sesji, w tej misji będę zajmować się Isengardem, ale jednak mam dosyć mały dylemat, aczkolwiek kwestia jest tego typu, bo dosyć dawno nie nagrywałem w sumie, robię sobie takie. Dobra, generalnie jest to kwestia tego typu, że oczywiście będziemy potrzebowali tutaj pewnych sił, co prawda, żeby zająć Minas Tirith, ale domyślam się, że to może być ostatnia misja, albo jedna z ostatnich. Albo jedna z ostatnich misji, w tym kontekście, że tak jak było przy Czarnej Bramie, że tam musiałem zebrać siły, ale miałem wtedy czas i robiłem odcinki przecinki, żeby pozajmować sobie wszystkie wrogie tereny. Prawda? I niewykluczone, do końca nie pamiętam, ale czy w Kompanii Zła też jest taka mechanika? Przekonamy się. I właśnie kwestia jest tego, że mamy dosyć ograniczony czas, bo tak, w poprzedniej sesji mieliśmy środkowy Ithilien, który jest aktem 13, aktem 12 było południowy Ithilien, czyli misja wcześniej. Osgiliath będzie w akcie 15, czyli teraz poniekąd można powiedzieć, że mamy akt 14. I planowałem, a wiecie co, chyba się jednak zdecyduję, bo teraz tak. O właśnie, Brud na Isenie, zachodni Emnet. I to jest o tyle fajne, że mamy tutaj spory buścik do zasobów i do punktów dowodzenia, więc jeśli to sobie pozajmujemy. A czekajcie. W sumie zobaczę jeszcze, czekaj, Enedwed. Anfalas, Belfalas, Lebenin. Jeszcze wschodni Emnet daje nam boosty do zasobów. Rozstaje. Osgiliath daje nam boosty do zasobów. No, trochę tego jest. W sumie jak tak patrzę na nazwy, to tutaj sporo tytułów, które. O, Amonhen. Jest sporo właściwie takich map, których w dwójce nie ma w sumie. Raz Druadan. Nie kojarzę. Emyn Muil. Anorien. Tutaj te trzy tereny są w ogóle jako cały Caerandros. Chyba z Uśnieża Kijętów też. No nic. Ale są to punkty do dowodzenia, które dobrze byłoby zająć. Przed ostateczną bitką. Dobra, wiecie co, ja się jednak zdecyduję. Czekajcie. Kogo? Aha, to jest Lur. Dobra, to ja tu wezmę Sarumana. Dobra, zajmę się Isengardem tak jak mówiłem jednak, także dobra, jedziemy. Saruman, no tu się może przydać. Przypomnę, że będziemy walczyć z Rohirrimami, a dokładnie z niedobitkami. Chociaż nie, generalnie tutaj walczymy z ludźmi, także. Chociaż pewnie będzie tutaj sporo Rohirrimów. Tutaj nie ma frakcji tak jak w dwójce, że ludzie tam. Znaczy, nie, tutaj jest Gondor, nie, sorry, spierdzieli mi się wszystko. Bo jest Gondor, jest Rohan, co nie? Są takie opcje. O, już widzę, że coś będzie do kasacji, bo tutaj mi się pomerdżowali. Budujcie się. I od razu szybko. Teraz tak. Muszę szybko ich szybko muszę ich pozbierać, dobra? Bo wróg za chwilę może się tu czaić. Ja pamiętam, jak to było ostatnio. Dobra, tych dam tutaj. Tych dam tutaj, pomarżowani, Czekajcie. Tych na jedynkę, trójeczka, pikinierzy. A, dobra, tak, pikinierzy, przepraszam. Jedyneczka, czwóreczka, czwóreczka. No, kazałem wam budować obóz. Są jeszcze niepomarżowani, niepozbierani. Saruman też idzie naprzód, bo on potrafi i jeszcze ma to. No i boostuje morale oczywiście, to też będzie ważne. Mamy kolejnych. Tutaj jest flanka, że tak powiem. Szykujemy do niezłej jazdy, także. Bo się wcale nie zdziwię, jeśli za chwilę tutaj nam wpadną Rohirrimowie, bo oni to tak. O właśnie, jest to widzę. Bo oni to tak lubią. Stop, 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 stop. A dobra, poradzą sobie. A, zapomniałem o jednej rzeczy. Nie należy się tutaj za bardzo Dobra, tutaj buduję na szybciutko. Może zdążę. Zapomniałem, że jestem po stronie zła, także nie muszę się za bardzo przyzwyczajać do tych jednostek. Saruman, rusz dupę! Oczywiście, dobra, jak wpierdol otrzymamy, to oczywiście otrzymamy wpierdol. Ale, znaczy, jak stracimy jednostki, to tam do tego należy się przyzwyczajać już po stronie zła, ale. Aha, nie zgadnę. Prawym, kurwa. A dobra, tutaj chyba, nawet się za bardzo nie przydał. Dobra, nie poszło wcale tak źle.
Okej, trójeczka z... I tak samo. Uroku, tych wargów za chwilę nie wykluczone, że wyślę w ogóle na jakiś mały zwiadzik. Okej, okay, teraz tak. Budujemy oczywiście jamę uruków na tyły. Budujemy sobie jeszcze zbrojownie. Już nam się skończyły tematy. Dobra. Garnimy, jak stoimy z si. Wyjebało nam wszystkich pikinierów. Praktycznie prawie wszystkich. Na jeden batalion ich został. No to będzie problem. W momencie, jeśli wyjebało. No ale dobra, może. Mamy wargów, także może nie będzie aż tak źle. Mamy w sumie upancerzonych tych. A, kuźwa. Mamy tak w ogóle opancerzonych tych. Chociaż oni też mają taki nieźle pancerny sprzęt. Mamy opancerzonych tych wszystkich żołnierzy, prawie wszystkich chyba. Ale większość, także. Kuźwa, oni są już na trzecim poziomie. Mogą wiecie co, aż ich chyba wycofam i sobie zachowam. No taka, lubię mieć elitarne jednostki, to chyba pozostało mi z kampanii. Dobra. Trzy bataliony, czekajcie, a tak przy okazji. A! Tych pomerdżowanych straciłem, a to się dobrze składa, bo oni i tak mieli iść do kasacji. A na przemiał ich chciałem dać potem. To się dobrze składa, dobra, oni się tam porobią. Miejmy nadzieję, że to już wszystkie niespodzianki. A od czego jest Palantir w sumie? Który naciskamy prawym. A właśnie. No, tak jak to jest w tej kampanii, to po prostu już jest coś pobudowane. Na tych misjach typowo bitkowych, tutaj już jest coś po prostu pobudowane, więc. Zabezpieczę może jakoś te miejscowańki. Przemysł za chwilę będę mieć dostępny. Jamę uruków mamy gotową. Jama uruków. Jama wargów, oczywiście. A naprzód tutaj jeszcze damy. Ponieważ nie gram Isengardem, nie gram Mordorem, więc Pamorku w tym momencie odpada. Ale wargowie mogą spokojnie zająć ten to miejsce. Oh. Dobra, to inaczej. Pusznicy. Albo dobra, pusznicy braci. O kurwa. No dobra. Z łucznikami to ci wargowie sobie chyba. Uruki sobie chyba porwą. Skowry. A przy okazji mamy, jeśli pamiętacie, mam czyściciela od niedawna, także dostanę naprawdę jebitny jeszcze buścik do zasobu. Z tego, że będę ich po prostu miażdżyć. Zakasowanie ich będę otrzymywać w force, także. Dobra, cofajcie się na wypadek, jakby znowu ktoś się pofatygował do nas. Chorążych potrzebujemy chyba. Których to można w. O, dokładnie. No to robimy sztandary, bo chyba. I część jednostek jest taka troszeczkę na bakier, jeśli chodzi o, o tych chorążych, w sensie nie są na drugim poziomie. Uhuhu. Teraz to się tu zrobiło. No dobra, ale my tu stawiamy tartak. To może ich troszeczkę zainteresować. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakby co, mamy to. Może coś, więc mamy splugawienie ziemi, więc może nie będzie aż tak źle. Także wargowie, okej. Okay. Wargowie niech tutaj zostaną i pilnują. Jak coś się wydarzy w... O dobra, już nic nie widać. Palantynią zniknął. Jak coś się wydarzy w okolicy. Aha. To są te merdże. Cholera, już są na trzecim. No trudno. A gdzieś jest? Stójcie. A, no tak. Żeby ich ulepszyć, żeby ich kupić, muszę mieć trzeci poziom. Drugi poziom, przepraszam. No dobra, spoko, mamy na tyle punktów, mamy na tyle pedeków, że właściwie możemy to zrobić od ręki, więc nie będzie tak źle. Okej. Okay. Tu sobie jeszcze może jednak rzeczki powoduje. A czemu nie? Kto by teraz jasne. No dobra, radzą sobie. No spełniają zadanie w sumie, pilnują tego tartaku. O. Ale łatwo nie będzie, widzę. Dobra, ja tu zamy krytyk na pudełko, gdzie... Krytyk na... O cholera, jasne. Chyba się zainteresowali trochę za bardzo. No to jeszcze... Prawym cholera. To jeszcze... Okej. Okay. Dobra, olać wiochę, walcie w łuczniku. Przy okazji mamy jeszcze to, także... Także cyk. Mamy jeszcze ten masor. Wiesz, jaka miasta, tak się nie należy przejmować. Kurwa. Dobra, wycofajcie się może jednak. Na razie. Ściągniemy może troszeczkę ekipy tutaj. No, oni ich tam przytrzymają zamiast pikinierów. Dokładnie.
Ile ich to... Czekaj, ile mam ich tutaj w ogóle? Dobra, dobra, poradzą sobie, bo to łucznicy. Nie ma sensu tracić czasu za bardzo chyba na czekanie, aż się to wszystko porobi, więc prawym. Więc rozejrzyjmy się, jakie tutaj mają siły. Czym dysponują, no... Nie mogę powiedzieć, że niczym. Co wy tak stoicie? Co jest do kurwy? Do roboty! Lacie! Wszyscy kochamy lagi, prawda? Dobra, Saruman, może ty weź ich na warsztat. Dobra, poszły wieśniaki, rety. O, wiecie co? A, bo dobra, nie, to nie jest. A właśnie, wyślę tam Sarumana i spasuję. To jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Dzięki temu w miarę się jakoś przebije. Jest dobra, spróbujmy tego manewru. Jest to trochę ryzykowny manewr, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Sauron przy okazji daje nam... Wskazane jednostki otrzymują doświadczenie. To się może później przydać. Zapewnia chwilową kontrolę nad wskazanymi wrogami. Ale w starciu z... Ale na Rohirrimu to się chyba będzie w sam raz. Ale na Rohirrimu to będzie w sam raz. Chociaż w sumie mogą wziąć... No, w sumie nieważne. Pokazujemy łuczników, a... No dobra, Rohirrim ma mi... Saruman chyba sobie poradzi nawet, jeżeli mu idzie. Czepnij ich tu. Dobrze. A bo wiecie, stój, to zachowam sobie na wypadek, jakby się już na mnie rzucili, dobra? Czekajcie, gdzie on jest? Dobra, skasować ich. W wypadek, jakby się na mnie rzucili, co się zdarzy za chwilę, a właściwie już teraz. Tylko weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz taką w sumie, że w momencie, kiedy faktycznie zaatakują... W sumie, dobre pytanie, czy... Dobra. Dobra, z jednym batalionem, dobra, z paroma batalionami chyba sobie poradzą, nie? Niedobrze, 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 tracimy Sarumana. Wracaj go, tytry, tytry, tytry. No i nie. Ale narobił na tyle roboty, że wystarczy, że na spokojnie, my jeszcze możemy go sobie na spokojnie na ludzi ożywić. Zgarnić się więc lepszy rest ulepszeń. No dobra, oni lecą do kasacji. Pamiętamy. Ci lecą w sumie do tego samego. Dobra, wy tu pozamiatajcie. Jak wam idzie? Mniej więcej. Tutaj mają jeszcze posterunki, wrogie budynki i tak dalej, więc trzeba też dać tą parawkę. Myślę, że jeźdźcy wargów... No, ładnie sobie radzą, co nie powiem. Dobra, to my zajmijmy jeszcze przed... To my zajmijmy ten poster... To my zajmijmy ten miejsce. Albo najpierw skasujmy tych. Tylko, panowie, powagi. Naprawdę ich skasujcie, okej? Okay? Dobra. Oni idą na rzeź, tak? Oni idą do kasacji, bo muszę sobie ulepszyć. No też czekajcie. A, jeszcze jeden muszę. A, bo dobra, ich wezmę do kasacji. Jak wam idzie? Nieźle. Uhuhu, dobra, znaleźliśmy wrogą warownię. Dobrze wiedzieć. To na razie się cofniemy. Ponieważ bardziej musimy zainteresować się... O, właśnie, dobra. Więc na razie na wschód może się nie wybierzemy. Będziemy musieli oczywiście jakoś zabezpieczyć ten teren. Ale bitwa leży w tym, że musimy... Dobra, prosi. Okej, właśnie to jest wiadomość, która mi się bardzo podoba. Właśnie ulepszyliśmy jamy orków. Dobra, dopakujemy sobie tych. Właściwie mamy już od ręki, gotowy. Ciekawostka, mamy właściwie od ręki. Aha, dobra. Wy wynocha. Chyba, że da się ich chyba, że coś spieprzyłem i da się ich odmerdżować, ale już, no już trudno. Aha. Widzę, że mają ten sam problem, co wcześniej. Nie mogą ogarnąć. Z jakiegoś powodu, kurde. Może mi to ktoś wyjaśnić logicznie, jebane bugi. Dobra, wiecie co, ja zrobię inaczej. Jeden się batalion nie... O, wiecie co mówię? A, dobrze. Może jeden batalion wyśle i zobaczy co zrobię. O, udało się. Bo chyba chodziło o to, że jest za ciasno po prostu. No dobra, rozjechać ich. Wiecie co, ja chyba troszeczkę z lekka wycofam tych wargów, żeby się trochę podretuszowali. Także dam im gdzieś tutaj na tyły.
Bo tych wargów nie. Bo tych wargów, no, grając Isengardem jednak możemy bardziej wziąć pod uwagę, że jednak troszeczkę tych jednostek zyskamy. 5 batalionów tych, 4 bataliony. Okej. Okay. To 4 bataliony pikinierów wobec tego. Ile mamy tych uruchów tak w ogóle? Rozłaźcie się. Raz, dwa, trzy. Stać. Stać mówię. Stać! Raz, dwa. Dobra, widzę 5 flag chyba. Dobrze widzę. Raz, dwa, trzy, cztery. A nie, 6 flag. To też jest batalion. Tak, to. No, czyli 6 uruchów. Czyli 6 jednostek batalionów uruchów. No to chyba tyle może zostać na ten moment. Może jak dopakujemy sobie więcej peteków, to wtedy coś tam dorzucimy. Mamy już Saurona, tak, Sarumana, przepraszam. Jakbyśmy mieli Saurona, to by była jazda, nie? Tych jest 4, tych jest 5, to jeszcze 6 wobec tego. Okej, okay, dobra, to na razie tyle. I zostawimy sobie, chociaż o, właśnie, będę musiał ogarnąć jakiś warsztat oblężniczy. Będę musiał ogarnąć jakiś warsztat oblężniczy, tutaj sobie, no. Z tą mocą to właściwie naprawdę, tu naprawdę gra jest lekko łatwa i przyjemna, można by rzec. Dobra, zajmijmy może sobie ten, zajmijmy sobie może tutaj ten tartak. Znaczy może nie tyle zajmijmy, co po prostu nie go zniszczmy. Nie musimy nawet tego zajmować, wiecie, bo... Chociaż fakt, jeśli będziemy cały czas na nas słać tych wieśniaków, to będzie to zwykle irytujące. Zresztą, no właśnie. Ja poradzę sobie chyba. Szczególnie, że zrobię coś takiego. Nie no, te drzewka wyglądają tutaj. Dobra, chyba sobie poradzą. Jakby co to. O właśnie. Jakby co to jestem przygotowany. Małe przypomnienie, chociaż w dwójce to nie wiem, ale w jedynce to nie wiem, ale w dwójce na pewno. Chociaż pewnie tak tutaj jest tak zrobione, że po prostu kłusznicy mają lepszy zasięg niż łucznicy w tej grze. Z racji tego, że no po prostu to są kusze. Kusze są no troszeczkę taka ulepszona wersja łuku i co by nie mówić. Raz, dwa, trzy. I już mamy 4 bataliony. Ktoś do nas strzela. Dobra. Zobaczmy co się dzieje u nich. Używając prawego przycisku myszy. Jest parę batalionów Rohirrimów. Zaryzykować wysłanie Sarumana, żeby jeszcze raz zrobił im... No, w sumie czemu nie? No dobra, wyślę Sarumana, Rohirrimów... W sumie pytanie, czy ja mogę atakować w ogóle jeszcze tych... Te jednostki, które... Wiecie, co dobra, to teraz tak. To ja wyślę te bataliony pikinierów, porobionych już, żeby ściągnęli Rohirrimów na siebie. A tych Rohirrimów, których skasują, bo to są pikinierzy. I dzięki temu, chociaż widzę, trochę tutaj tego jest. Aczkolwiek jest to po prostu nieźle obsadzone. Więc... Ale dobra. Saruman, pikinierzy, Rohirrimowie, dobra. Wszystko mniej więcej mamy gotowe. Jak się w tym momencie Rohirrimowie za nich zainteresują, to się wcale nie obrażę. Aczkolwiek Saruman może jednak wpadniesz tu na chwilkę. Nie chcie ich. Na tapetę ich. Na warsztat. Drać ich! Wiem, że jesteś dziadkiem, ale mimo wszystko trochę będę troszeczkę narzekał, że mógłbyś poruszać się szybciej. No, bardzo ładnie. Jest już na ósmym. Nie wiem, czy to mu coś daje, ale bardzo ładnie. Także kontynuować najazd. Przy okazji zobaczymy, 4 bataliony, 6 batalionów, 6 batalionów, dobra, misja wykonana. Dobra, oni tutaj jadą z buta. To wy się zajmijcie tym gospodarstwem. Saruman, właściwie rób to samo, co ci wargowie. I tu chyba mamy spokój i ten. Także jedyne czym się musimy przejmować to tym obozem w tej chwili. I czy mają tu jeszcze ewentualnie jakiś posterunek? Rozejrzyjmy się. Przypominamy, że okiem Saurona możemy się przemieszczać. O kurwa. Tylko nie to. Gdzie oni się zrysł? Oho, księżniczki przysłali. Dobra, cofka się.
sumie wiecie co, może to będzie dobre. W sumie to może się udać. Nie się udało. Braci. Dobra, pozamiatać się tutaj. Ceruman już się nimi zajmie chyba. Pozamiatać mi tutaj. Pozamiatać. Jak skończą, to będziemy mieć na nich przecież coś. A możemy ich atakować? A nie, nie możemy ich atakować. No to czasami jest coś takiego, że w niektórych grach przynajmniej, że w momencie, kiedy jesteśmy w trybie... Okej, okay, to jestem tutaj. Tu się zaraz nimi zajmie. No właśnie. Bo czasem jest coś takiego, że jeśli zahipnotyzujemy, czy po prostu zdobędziemy jakiś Sprzątnijcie go, sprzątnijcie! Dobrze. Saruman może się jednak cofnij. Narokirimów już też mamy. No i ten posterunek zaraz będzie, no zaraz się tu pobudujemy. Nie wiem, czy się wyrobimy w jednym odcinku. Tutaj co zrobimy za chwileczkę, to zaraz. Kolejni strzelcy. No dobra. Nie jest źle, idzie to nam całkiem sprawnie i szybko, co by nie mówić. Chyba dużo lepiej gra mi się w tej części Isengard na przykład, ale... Straciliśmy jeden batalion. Chyba. Tak. Chyba tak. Chyba nawet na pewno, tak? Dobra, uposażamy tutaj... Rozwalimy przy okazji, to jest na trzecim już? To będzie... Nie wesoło. No dobra, to ja tu sobie buduję tak. Warsztat obleżniczy. I dwa piece. Chociaż nie muszę za bardzo żydzić na ulepszeniach, bo... Nie muszę aż tak bardzo żydzić na ulepszeniach z racji tego, że no... To wiecie, to żeby urukowie nasi się za bardzo wynudzili, skasuje tam to gospodarstwo. Znowu. Tutaj mamy sprzęt obleżniczy. I za chwilę nasze kochaniutkie balisty będą gotowe. Wiecie co robić. Trzy ekipy, cztery ekipy. Sześć batalionów łuczników. Cztery bataliony pikinierów, sześć batalionów... O właśnie, czy mamy wszystkie bataliony wargów z powrotem? Jeźdźców. Halt! No bo wiecie co, chodźcie bokiem bardziej. Dobra, stop. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, jest komplet, cudnie. Cudnie. Oczywiście zostawiam sobie bufor na cztery balisty, jak zwykle. Więc czeka mnie troszeczkę matematyki. Więc oczywiście czekać mi będzie trochę matematyki. Dobra. Ile mam tych tutaj? Cztery. Sześć batalionów łuczników. Sześć batalionów pikinierów. Dobra. Robię sześć batalionów pikinierów. Tak jest. Możecie pikinierowie, zajmijcie mi ten tartak. Zdobądźcie mi tutaj to miejsce na tartak. Ja tu sobie już powolutku szykuję balistę. Często też by było niczego sobie. Ale no niestety nie mamy warsztatu na tym poziomie, więc nic z tego nie pyknie. Bo wiesz co, Saruman, może ty się tym... A, bo dobra, jest nieważne. Po prostu zbuduję. Przypominam o buście do morale, które daje nam Saruman. Praktyczne. Dobra.